Witam Państwa bardzo serdecznie, Paweł Zdziarski, telewizja w Realu 24. Jesteśmy dziś w miejscu szczególnym w Wilnie, a mianowicie w hospicjum księdza Michała Sopoćki, błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Ze mną jest osoba też szczególna, wyjątkowa, inicjatorka tego hospicjum. Przypomnijmy, jedynego hospicjum na Litwie, hospicjum, które działa i kieruje swoją działalność nie tylko do dorosłych, ale od niedawna, od 2 lat bodajże, już też dla dzieci. A więc można powiedzieć, miłosierdzie w praktyce, bo siostra Michaela Rak, która jest naszym gościem, jest właśnie ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa i pozdrawiam właśnie z miejsca miłosierdzia, z Wilna. Szczęść Boże! Siostro, skąd u siostry ta radość, skąd u siostry ta werwa do działania? Jesteśmy w miejscu szczególnym, wyjątkowym, gdzie miłosierdzie jest okazywane w praktyce, ale no nie ukrywajmy, to jest miejsce pełne cierpienia, pełne ludzkich tragedii, a jednak siostra od siostry bije taka siła, taki optymizm. Skąd siostra to bierze? Ja bym powiedziała od początku, kiedy rozpoczynaliśmy, proszę Pana, właśnie to dzisiejsze nasze spotkanie, padło takie słowo inicjatywa, inicjatorka. Inicjatywa to jest po prostu człowiek i inicjatorem całego wydarzenia jest właśnie przestrzeń miłosierdzia, którą niesiemy w sobie od właśnie spoglądania na tego, który powiedział, czym jest miłosierdzie, dając swoje życie na krzyżu za nas. I mówi wprost, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych, mnieście uczynili. I teraz, jeżeli człowiek cierpi i czynimy mu dobro, to już jest właśnie inicjatywa. To jest podjęcie gdzieś w sobie takiego kroku, że trzeba przemienić oblicze ziemi, żeby to oblicze ziemi nie było obliczem cierpienia, łez, bólu, żalu, jakichś niespełnionych właśnie kwestii, które idą w przestrzeni tego, co było i tego, co jest przed danym człowiekiem. I takie właśnie miejsce hospicyjne jest miejscem wsłuchania się w drugiego człowieka i odpowiedzenia na to, co on w sobie niesie, właśnie w tej przestrzeni Bożego Miłosierdzia. I ja nie mogę być obojętna, kiedy płyną łzy, kiedy jest rozłożona dłoń i ja nie wiem, co mam zrobić. I mówi to osoba bliska, osoby chorej, czy sam właśnie człowiek, który jest dotknięty przestrzenią właśnie tej bezradności. Hospicjum, ja Bogu za to dziękuję, że powstawały hospicja właśnie i w Polsce, i poza Polską. I kiedy tu w 2008 roku zostałam przekierowana przez moje władze zakonne, żeby tu na tej ziemi miłosierdzia, właśnie to miłosierdzie było uwydatnione przez pochylenie się nad człowiekiem, to się dokonuje. To się dokonuje, mówimy o tym miłosierdziu w praktyce, o tym, że te praktyki miłosierdzia, do których zachęca nas przede wszystkim Pan Jezus, ale też za pośrednictwem obecnej tutaj świętej siostry Faustyny, również księdza Michała Sopoćki, które to postacie są związane z tym miejscem. Jak właśnie wygląda w tym momencie kult miłosierdzia Bożego właśnie tak pod względem takim praktycznym tutaj na Litwie, tutaj w Wilnie? Ksiądz Sopoćko, kiedy zakładał właśnie w czasie II wojny światowej tutaj w Wilnie nasze zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, bardzo mocno uwydatniał, że my jako posłane od samego Boga, bo Jezus Faustynie właśnie tu w Wilnie powiedział, że Bóg żąda, aby powstało zgromadzenie, które będzie wielbiło, czciło Boże Miłosierdzie, wypraszało i czyniło. I ksiądz Sopoćko bardzo mocno podkreślił właśnie, że my mamy się wsłuchać w ból tej ziemi i jakikolwiek byłby ten ból, wyeliminować go, zmniejszyć, żeby właśnie ból przemienił się w poczucie pokoju i spełnienia. I my jako siostry Jezusa Miłosiernego to niesiemy i właśnie w różnych przestrzeniach, w zależności od tego, w jakim kraju jesteśmy. Tu na Litwie właśnie niesiemy właśnie w przestrzeni cierpienia ludzkiego ciała, ale człowiek ma różne swoje sfery i duchową, i psychologiczną i właśnie w te wszystkie przestrzenie wchodzimy, żeby ten ból wyeliminować. Miłosierdzie w czynie, ja zawsze mówię, jest wtedy, kiedy potrafimy się zatrzymać, popatrzeć w oczy, posłuchać i podjąć dialog z danym człowiekiem i wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest przestrzeń jego właśnie, powiem tu może ogólnie, bólu i wtedy będziemy wiedzieli, jak w nią wejść i zgodnie z tym, czego on oczekuje, czego pragnie w duchu właśnie, który niesiemy w sobie jako chrześcijanie, przenieść to. To będzie właśnie i choroba, i bieda, i niedostatek, i kwestie właśnie emocjonalne w relacjach rodzinnych, czy zawodowych, czy przyjacielskich. I to jest właśnie przestrzeń, w której nie możemy być obojętni. Zawsze powinniśmy być otwarci i przekierowani na pomoc. I porównując Litwę z innymi krajami, powiem, ludzie wszędzie są tacy sami, w
przestrzeni właśnie tego, że powiem ogólnie, doświadczają radości i doświadczają łez. I właśnie w tą przestrzeń, czy to będzie Litwa, czy Polska, ważne jest, żebyśmy umieli wejść, a tego się właśnie uczymy przez to, co przekazała w dzienniczku święta Faustyna, a pochodzi wprost od Jezusa w objawieniach, co właśnie w Słowie Bożym wyczytujemy i co po prostu sobą przekierowując świadczymy. Albo jesteśmy miłosierni, albo po prostu nie jesteśmy miłosierni i wtedy ten świat jest pełen łez. Prowadzenie takiego hospicjum wymaga nie tylko wielkiej empatii, nie tylko wielkiej wiary, ale również świetnej organizacji. Ta inicjatywa, to dzieło, które widzimy tutaj za nami, no wymaga wiele pracy. Z jakimi problemami na co dzień siostra się boryka? Począwszy od takich codziennych trosk, a skończywszy może na takich trochę szerszych, być może instytucjonalnych. Jak wygląda problem chociażby finansowania, wsparcia? Jak można po prostu pomóc? Wspomóc to dzieło, które jest prowadzone przez polską siostrę, ale nie tylko, tutaj jest cały zespół z siostrą. Jak Polacy, którzy chcieliby zainteresować się tym dziełem, żeby je wesprzeć. Jak to mogą zrobić? Nasze hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki ma status placówki medycznej. Jesteśmy tutaj właśnie organizacją, która pod parasolem miłosierdzia właśnie daje świadectwo, że jesteśmy razem. Mam na chwilę obecną zatrudnionych na etatach 67 pracowników. I to są ludzie, ja jestem Polką, ale właśnie to, czego doświadczamy, na budynku hospicyjnym wisi flaga polska, litewska, ukraińska. I właśnie w tym określeniu, które przypisujemy księdzu Michałowi, błogosławiony, właśnie przechodzimy w przestrzeń błogosławieństwa, a nie właśnie czegoś, co by nas dzieliło. I wśród pracowników są Polacy, Litwini, Rosjanie, Ukraińcy, są Tatarzy, są Karaimowie, są Białorusini i właśnie miłosierdzie, jeśli się wpatrzymy w tę przestrzeń, jest tą przestrzenią, która potrafi nam pokazać wielkość jedności, wielkość właśnie empatii i wielkość poświęcenia, to co jako chrześcijanka, jako siostra zakonna mówię, wielkość miłosierdzia. I wśród pracowników tak jest, ale równocześnie tu, w tym budynku hospicyjnym, który to budynek jest od XVI wieku, był to budynek klasztorny, później była tutaj placówka więzienna. W tej chwili na łóżkach leżą pacjenci, którzy są też różnych narodowości, różnych religii, różnych wyznań, ale są w jedności, bo każdy z nas chce czynić coś, co nazywamy miłością i chce doświadczyć tej miłości jemu danej. I właśnie hospicjum jest takim parasolem miłości i błogosławieństwa. I za to Panu Bogu dziękuję, bo dotykając w codzienności cierpienia, tak naprawdę uświadamiamy sobie, czym jest wartość naszego życia. Kim ja jestem, żebym mógł powiedzieć właśnie u kresu swego życia, że nie zepsułem tego życia, że byłem obrazem Boga, byłem na Jego wzór takim samym, człowiekiem budującym przestrzeń jedności. I właśnie nie to, ile mamy na koncie czy w portfelu, nie to, jakim jeżdżę samochodem, czy jaką markę w ubraniu na sobie noszę, tylko właśnie jaka jest moja marka, czy jestem człowiekiem wrażliwym, czy cierpiącym z drugim, który mówi, że cierpi. I właśnie tu w misji hospicyjnej pracownicy i wolontariusze, których mamy ponad 200, pochylamy się nad tysiącami ludzi. Akurat w tym roku obchodzimy dziesięciolecie hospicjum. To jest liczba ponad 3000 pacjentów. Dokładamy do tych liczb ich rodziny, ich bliskich, no bo właśnie w hospicjum spotykamy się jak w domu. Także tysiące ludzi doświadczyło, czym jest wielkość człowieczeństwa i czym jest miłosierdzie. I żeby utrzymać tą działalność w codzienności, no ja muszę zapłacić wszystkim pracownikom, prawda, zatrudnionym, bo oni mają swoje rodziny, mają właśnie swoje przestrzenie życiowe i w każdym miesiącu, na chwilę obecną, muszę gdzieś użebrać, drodzy Państwo, przepraszam, że to mówię, przepraszam wprost, żebrze 70 tysięcy euro w każdym miesiącu mi brakuje do płynności finansowej hospicjum. I każdy może pomóc, dzieląc się właśnie tym, co ma. Ja zawsze mówię, jeżeli nawet w samej Polsce już jest około 40 milionów moich rodaków i każdy z nich dałby jedną złotówkę w ciągu roku, to hospicjum, jedyne hospicjum na Litwie dla dorosłych i dla dzieci, będzie miało szansę właśnie poszerzania jeszcze swojej działalności, bo właśnie tak od 2 lat już są właśnie nasze małe dzieci, właśnie w dniu, 2 dni wcześniej byłam na pogrzebie 6-letniej naszej pacjentki i to,
czym właśnie obdarowaliśmy tą rodzinę, tej małej dziewczynki, jest największym takim świadectwem właśnie, bo ci rodzice wtulając się, oni nie płakali, tylko powiedzieli, jesteśmy w woli Bożej. Bóg wziął, przytulił, ale dziękujemy, że razem przytulaliśmy. I to jest właśnie piękne. Mamy hospicjum stacjonarne dla dzieci i stacjonarne dla dorosłych. Mamy hospicjum domowe dla dorosłych i dla dzieci i na terenie całej Litwy. Poszerza się zakres właśnie, że musimy więcej wyjeżdżać, dalej wyjeżdżać. Musiałabym zatrudnić więcej pracowników i jest to właśnie, Panie Boże, pomóż i drodzy bracia i siostry, też o to proszę, pomóżcie. Jesteśmy właśnie na Facebooku, można nas znaleźć, jest strona naszego hospicjum, gdzie też będą przekierowania, jak można nam pomóc, ale i w Warszawie powstała Fundacja Aniołów Miłosierdzia, podam adres www.aniolowie.org, fundacja, która wspiera naszą misję, żeby te 70 tysięcy brakujące euro w każdym miesiącu było przekierowane na utrzymanie naszej placówki, a w słowie utrzymanie powiem na pochylenie się nad cierpieniem. Pochylenie się nad cierpieniem i wydaje się towarzyszenie. To jest coś, co jest sensem w ogóle opieki paliatywnej, ponieważ ktoś mógłby powiedzieć, przecież ci ludzie i tak odchodzą i tak najprawdopodobniej niedługo czeka ich śmierć, ale chyba te ostatnie chwile życia to jest coś szczególnego, w jaki sposób się je przeżyje z najbliższymi, otoczonym modlitwą, błogosławieństwem właśnie. No i to siostra robi wraz z tym całym zespołem, o którym siostra wspomniała. I przytuleniem. Każdy z naszych pacjentów, on żyje, on czuje właśnie te kwestie, które go uradowują od wewnątrz, tak jak każdy z nas. I ja powiem, drodzy Państwo, ja już w ruchu hospicyjnym jestem bardzo długo, prawie 30 lat. Każdy pacjent, on chce żyć do końca i chce być kochany do końca. I chce kochać do końca. On nie chce, żeby mu powiedzieć, no właśnie, eutanazja, czy nie chcę więcej tego życia. To jest właśnie takie świadectwo, że człowiek ma w sobie taką wartość, której nie można odrzucić, wyrzucić do kosza, wystawić poza jakiś właśnie przestrzeń dzielącą nas, za jakiś mur. Ten człowiek żyje i on chce żyć i cieszy się każdą chwilą i właśnie w ruchu hospicyjnym właśnie personel nasz, wolontariusze, nie tylko tu w Wilnie, ale wszędzie w tej misji hospicyjnej właśnie przekierowujemy się nie w przestrzeń łez, ale w przestrzeń zadowolenia i spełnienia. I to jest właśnie wielkość misji hospicyjnej, która ta misja właśnie odbudowuje w nas wielkość wartości naszego człowieczeństwa. Jeżeli mówimy o błogosławieństwie, to szczerze mówiąc błogosławieństwem dla nas jako dla telewizji jest gościna u siostry, bo naprawdę jest pierwszorzędna. Dziękujemy bardzo siostrze. No i dziękuję też za tę rozmowę, za świadectwo siostry wiary, też za świadectwo tych wszystkich dzieł, które siostra czyni. No a wiem, że już teraz po tej rozmowie tym bardziej, że nie jest siostra sama, cały zespół tutaj, także myślę, warto zatrzymać się, pochylić nad tym dziełem, pochylić się nad tą działalnością, którą siostra prowadzi. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy. Ja również serdecznie Państwu dziękuję i naprawdę na naszej stronie hospicyjnej www.hospisas.lt jest taki mały, powiedziałabym, impuls, który został przygotowany z okazji dziesięciolecia naszego hospicjum. Nie trwa to dużo, kilka minut. Spróbujcie Państwo wejść na stronę i zobaczyć sobie ten malutki filmik, który jest wielkim filmikiem o wielkości naszego wspólnego obdarowywania się. I ufam, że dzięki Państwu hospicjum na Litwie dalej będzie pomagało i powiem bezpośrednio, pomagamy za darmo, nie jesteśmy placówką finansową. Każdy pacjent wszystko, co otrzymuje, otrzymuje za darmo, bo miłość jest właśnie zawsze darem darmowym. I z takim przesłaniem siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego jeszcze raz dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, dziękuję. A te wszystkie linki do filmiku, do strony internetowej będą zawarte w opisie tego programu, także zachęcamy do wchodzenia, zachęcamy do zainteresowania. No i ośmielę się powiedzieć, jeżeli uważają Państwo, że warto, również do wspierania tego dzieła. Ja nazywam się Paweł Zdziarski. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Śmierć księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego spowodowała smutek i poczucie ogromnej straty wśród polskich patriotów. Ksiądz Tadeusz osierocił wiele środowisk, którymi za życia się opiekował. Osób niepełnosprawnych, Ormian, Kresowian i tych wszystkich, którym na sercu leży dobro Kościoła i Ojczyzny.
Nie możemy jednak zatrzymywać się jedynie na żałobie. Ksiądz Tadeusz pozostawił po sobie niezwykle bogate dziedzictwo. Pozostaje ono wciąż niedocenione, dlatego chcemy przybliżyć postać tego niezłomnego kapłana jak największej liczbie osób. Pragniemy stworzyć profesjonalny film dokumentalny o życiu i działalności księdza Tadeusza, który byłby jego duchowym testamentem. Do powstania filmu mogą Państwo przyczynić się za pośrednictwem portalu zrzutka.pl lub bezpośredniego przelewu na numer konta Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Z góry dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcie tego projektu. Wspólnie upamiętnijmy niezłomnego kapłana, którym był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.